Przez lata zespół Hasa miał twarz Gintera Steinera. Aż do wczoraj. Jakie były powody rozstania, jakie mogą być konsekwencje, o tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 11 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Wczorajszy poranek przyniósł bardzo ciekawe, niepokojące z perspektywy przyszłości Hasa informacje o tym, że Simone Resta może opuścić szeregi tego zespołu. Gdzieś w tle były informacje, że być może został wezwany przez Ferrari z powrotem do siebie. W tle jest ta wielka rewolucja wewnątrz Ferrari w Maranello, rewolucja na czele której stoi Fred Vasseur, ale z biegiem dnia okazywało się, że te informacje nie są do końca prawdziwe, albo to nie jest ten kierunek, bo pojawiły się sugestie, że to nie jedyne odejście z zespołu Hasa. No i wieczór przyniósł tą prawdziwą bombę. Günther Steiner nie jest już częścią rodziny Hasa, nie jest częścią tego projektu, nie jest w końcu szefem tego zespołu. Musimy pamiętać o tym, że Günther Steiner to jest osoba, która stworzyła ten projekt. Jim Haas przyszedł tylko z odpowiednim zapleczem finansowym, jest właścicielem, jest głównym inwestorem tego zespołu, ale to z Gintherem Steinerem kojarzymy ten zespół. To on go budował przez lata. Nie powiem, że doprowadził do sukcesu, bo właśnie brak sukcesów jest powodem tych decyzji, które zapadły. I żeby była jasność, oni, obaj ci panowie, i Günther Steiner, i Simone Resta, nie odchodzą dlatego, że zostali wyrzuceni z tej pracy. Im po prostu skończyły się kontrakty. To są bardzo nietypowe, niezrozumiałe dla mnie okoliczności. Panowie końcem grudnia się nie dogadali i zdecydowali, że się po prostu rozstają. Z punktu widzenia przyszłości, stabilności zespołu, tak podejmowane decyzje przez właściciela zespołu, głównego inwestora Gina Haasa, nie znajdują uzasadnienia. Na takim etapie sezonu, w jakim jesteśmy, na takim etapie roku, taka zmiana na pewno będzie miała negatywne konsekwencje. Położy się cieniem na ten sezon i być może na kolejne sezony, które przed nami. Takie zmiany w innych zespołach są aranżowane z rocznym, a nawet dłuższym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę te okresy nieświadczenia pracy dla konkurencji. To wszystko jest starannie aranżowane. Tutaj w jednym ręku te operacje związane z zarządzaniem zespołem były skupione w ręku Günthera Steinera, więc kiedy trzeba było go wymienić po prostu, Jim Haas nie miał innego zaufanego człowieka, który mógłby ten cały aranż z innym szefem zespołu, z inną osobą z tego środowiska zrobić. I to, jeszcze raz podkreślam, może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Ta decyzja o rozstaniu zapadła końcem grudnia, o czym mówi Craig Slater, który miał okazję porozmawiać z ludźmi z wewnątrz zespołu Haasa. On mówi, że fabryka bardzo źle zareagowała na tę sytuację. Tym bardziej, że Günther Steiner nawet nie miał okazji, żeby się z nimi oficjalnie w fabryce pożegnać, żeby jakoś uścisnąć sobie dłonie, poklepać się po plecach i życzyć sobie dobrej przyszłości i rozwoju kariery. Craig Slater mówi, że ludzie ze środowiska wiedzieli od pewnego czasu, a Günther Steiner wiedział mniej więcej od połowy grudnia, że dojdzie do takiego obrotu sprawy, czy takiego, że sprawy przybrały taki obrót. Gene nie przedłużył im tej umowy i obaj panowie będą szukali sobie nowego zajęcia. A jakie były powody nieprzedłużenia tej umowy? Na pewno to były takie burzliwe okoliczności. Dużo mówi się o tym, zapowiada się rozmowę z Gintherem Steinerem, która jest zaplanowana na 13 stycznia w ramach takiego wydarzenia autosportu. Mówi się o tym, że tam usłyszymy bardzo dużo na temat tego, jakie były prawdziwe powody tego rozstania i że to właśnie miało taki burzliwy charakter. Główne powody rozejścia się stron są takie, że miały zupełnie różne wizje na temat tego, jaka powinna być przyszłość tego zespołu. No i teraz tak pokrótce, Günther Steiner chciał od Gina Haasa inwestycji w zaplecze techniczne tego zespołu. Podobnego zdania był Simone Resta, który twierdził, że bez tego nie da się rozwinąć tego zespołu. Sukcesy jakiejkolwiek w Formule 1, nawet podniesienie się z tej ostatniej pozycji będzie trudne, bo konkurencja idzie do przodu, bo konkurencja inwestuje, bo nawet ci, którzy byli słabi, są coraz mocniejsi, a my zostajemy tam, gdzie byliśmy i nie widać końca tej drogi. Pojawiają się też informacje, że Gene Haas miał w trakcie poprzedniego roku bardzo mocno wchodzić w te kwestie techniczne. On miał wymusić zmianę konceptu tego samochodu. Konceptu, który idzie teraz w kierunku Red Bulla. Miał iść w kierunku wyników Red Bulla, ale poszedł tylko w kierunku koncepcji, bo te wyniki się nie potwierdziły. I koniec tego sezonu, czyli dwa różne pakiety, dwóch różnych kierowców z dwoma różnymi pakietami, pokazują, że tam był duży rozjazd, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne. Simone Resta miał być zwolennikiem rozwijania tej koncepcji po Ferrari, którą
przejęli, trzymania się tego poprzedniego konceptu, dlatego też te naciski bardzo mu się nie podobały. Jeżeli chodzi o te kwestie rozstania, pojawiły się też tam informacje na temat braku motywacji. Simone Resta po prostu czuł się demotywowany przez to, co dzieje się wokół, demotywowany przez brak wyników i to też spowodowało, że panowie zdecydowali rozejść się w różnych kierunkach. Jeżeli chodzi o Gina Hasa, on dzisiaj udzielił takiego bardzo obszernego wywiadu głównemu serwisowi Formuły 1 i on mówi, że było mu zwyczajnie wstyd. 10 lat rywalizacji, żadnego podium, żadnego jakiegoś takiego dużego wyniku, jeżeli chodzi o ten zespół, tam pada liczba chyba 160 wyścigów i nic. Te sukcesy miały być, ich nie ma. On, to pojawia się też w oświadczeniu takim oficjalnym, które zostało wydane przez zespół Haasa, inwestycje się pojawią, jak będą wyniki, tak? Czy inaczej, zespół zostaje na razie, jeżeli chodzi o zaplecze, z tym, co ma i musi sobie z tym poradzić. Tutaj bardzo trudne zadanie przed Aya Komatsu, który z tym, co jest, będzie musiał popchnąć, próbować popychać ten zespół do przodu, a to na pewno nie będzie łatwe. Jest jeszcze jedna ciekawa informacja wyciągnięta przez dziennikarzy stacji Sky Sports. Ginowi Haasowi miało się nie podobać w ostatnim czasie to, co robi Günther Steiner poza Formułą 1, albo inaczej, ta popularność, którą zyskał dzięki temu, że był szefem zespołu. Czyli on był oklaskiwany, on był przed kamerami, on był promowany, gdzieś zawsze miał na sobie te barwy i loga zespołu Haasa, ale to jednak on stał się główną postacią tego projektu, za tym nie szły wyniki, za tym nie szli też inni sponsorzy dla zespołu. Günther Steiner oprócz popularności Netflixowej wydał też książkę, gdzieś w tle jest jakiś serial, z którym ma być związany, czy który ma finansować. To wszystko nie spodobało się, czy nie podobało się Ginowi Haasowi i to wszystko zebrane razem doprowadziło go do decyzji, żeby tej umowy z Ginem Haasem, nie z Ginem Haasem, tylko z Günterem Steinerem, ale również z Simone Restą, zwolennikiem tych inwestycji, tego rozwoju w kierunku Ferrari, po prostu nie przedłużać. Jeszcze raz to podkreślę, nie rozumie takiego działania na tym etapie sezonu. Wychodzi kompletnie niezrozumienie dla mechanizmów, które działają w Formule 1 i dla tych związanych z zarządzaniem ludźmi. Zmiana na pozycji szefa zespołu to nie jest coś niezwykłego, to się dzieje w Formule 1 ciągle, tylko dzieje się zupełnie inaczej. I dwa, no te inwestycje. Formuła 1 idzie do przodu, zespoły zyskują na wartości, zespoły też inwestują w rozwój. Nawet Williams w ostatnim czasie mówi, że te inwestycje są potrzebne, chcą pozyskać środki od Formuły 1, chcą dostać zgodę na to, żeby te inwestycje wychodziły poza tą czapkę budżetową. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A Komatsu przejmie tę rolę, nie będzie łatwo, choć on z Günterem Steinerem był od początku, od pierwszego dnia, jeżeli chodzi o tworzenie tego zespołu. On zna go od środka. Gene Haas mówi, że o ile Günther był dobry w zarządzaniu ludźmi, to teraz stawia na ten pion techniczny, na to, że to człowiek z takim zapleczem inżynieryjnym będzie w stanie inaczej to wszystko poukładać i to wszystko przełoży się na dobry wynik. Jak będzie, przyszłość pokaże. Gene Haas zaznacza, że nie zamierza sprzedać zespołu, bo są takie sugestie, że skoro nie chce inwestować, skoro nie ma wyniku, skoro jest mu wstyd, skoro jest rozczarowany, to może warto wykonać telefon do Andretti'ego i się dogadać. Wiele problemów dzięki takiej umowie by się rozwiązało, ale on deklaruje, że on nadal wierzy w ten projekt, nadal chce tutaj być. Myślę, że chce tutaj być również ze względów finansowych. Bycie w Formule 1, niekoniecznie osiąganie wyników, nadal będzie przynosiło wymierne korzyści. A jak to wszystko wpłynie na relacje Haas-Ferrari? Bo to Günther jeszcze z Mattia Binotto razem latali na wyścigi, razem wracali z wyścigów, razem sobie gdzieś tam zasiadali w prywatnej winnicy i popijali winko i gadali o tych planach. Mattia Binotto już nie ma, ale ta mocna relacja z Ferrari nadal jest. Dallara, Ferrari, dzięki temu Haas funkcjonuje jako zespół, to na pewno też wpłynie negatywnie na ten związek Haasa z Ferrari. Oczywiście oba podmioty nadal siebie potrzebują, natomiast stworzenie czy odtworzenie tej więzi, która powstała przez lata, a została zerwana czy naruszona przez rozstanie z Günterem Steinerem czy Simone Restą, na pewno nie będzie łatwe. Myślę, że czekają zespół Haasa bardzo ciężkie chwile, bardzo ciężkie kolejne lata. Bez inwestycji w tym sporcie się nie da, bez osoby, która będzie w stanie to wszystko poukładać,
gdzieś pomiędzy głównym inwestorem, właścicielem, a szefem zespołu też się nie da, no bo takiej wymiany jak szefa zespołu nie da się zaaranżować, czy przynajmniej Gene Haas nie jest w stanie zaaranżować swoimi umiejętnościami, możliwościami, znajomością sportu. Przydałby się jakiś dodatkowy poziom zarządzania w tym zespole, być może to się zmieni. Jeżeli chodzi o pion techniczny, Ayo Kamatsu wchodzi w rolę szefa zespołu. W tym pionie technicznym mają pojawić się dodatkowi ludzie, których tożsamość poznamy w najbliższym czasie, ale jeszcze raz podkreślam, nie wygląda to dobrze dla Haasa i wystawia bardzo złą wizytówkę Gene'owi Haasowi jako człowiekowi, który finansuje tę operację. Natomiast muszę to powiedzieć, Günther Steiner też, jeżeli weźmiecie opinię na temat jego osoby, osobowości, tego jak zarządzał tym zespołem, też czasami spotkacie takie opinie, że Günther nie był w tym wszystkim asem, nie był w tym wszystkim najlepszy, miał swoje wady, więc to nie jest tak, że był krystalicznie czysty. Natomiast tutaj myślę, że jeżeli Gene Haas chciał podjąć taką decyzję, trzeba było to zaplanować i wykonać w takim chirurgicznym, dobrze zaplanowanym cięciem, bo to wszystko wygląda trochę na takie reagowanie na to, co już się wydarzyło. Mleko się rozlało, trzeba jakoś to wszystko uporządkować, więc sięgamy po to, co jest pod ręką. Haas ma przed sobą, jeszcze raz to podkreślę, trudne chwile, a teraz przenosimy się do obozu Aston Martina, bo tam też chyba nie jest zbyt dobrze. Mike Krack wysyła takie ostrzeżenie i takie lekkie, myślę, że tonowanie nastrojów wśród kibiców, bo on mówi, że o ile w zeszłym roku udało mi się bardzo dużo zrozumieć na temat zachowania samochodu i wiedzą, w którym kierunku iść z tą nową maszyną, to niekoniecznie oznacza, że wystartują ten sezon, który przed nami, jakoś mocno, że to będzie podobne do tego, co się wydarzyło jeszcze nie tak dawno. To wydarzyło się w poprzednim sezonie. Tymczasem Fernando Alonso pokazał się dzisiaj, czy pokazały się zdjęcia Fernando Alonso w symulatorze, gdzie sprawdza już tą nową konstrukcję. Astona też pewnie czekają ciężkie chwile. Te zespoły mają pewne podobieństwa, czyli te nietrafione aktualizacje, problemy z rozwojem samochodu, brak zrozumienia dla tego, co technicznie dzieje się wokół bolidu, który wyszedł z jednej czy z drugiej fabryki. Trudno będzie to wszystko uporządkować, szczególnie, że poziom trudności z każdym sezonem będzie rósł. Jaka przyszłość czeka zespół Haasa? Myślę, że w perspektywie kilku lat ten zespół znajdzie nowego właściciela, a Gene Haas odzyska dużą część tej inwestycji, bo jeżeli te zespoły były nie tak dawno sprzedawane za 100-200 milionów dolarów, to teraz mówi się o kwotach 800-900 milionów dolarów i nawet taki zespół jak Haas z tymi problemami, które ma, za to, że już jest i ma zagwarantowany podział środków, może liczyć na takie kwoty. Nie tak dawno za podobną kwotę oferowano, czy miano oferować Red Bullowi za tą młodszą siostrę, która też jakoś specjalnie, jeżeli chodzi o zaplecze techniczne, możliwości i wyniki, w ostatnich latach nie brylowała. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że kolejny raz byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.